te promienie widać. Co? Te promienie widać. Kurde, to są... Poszedł tutaj. Maraso? No właśnie, było takie zakurzone, a teraz... Będzie potrzebne. Co? Będzie potrzebne nasze kuszturowie. Widziałeś? Nie. Dla mnie za wysoko. Słucham? To na trybuny się siąść, nie? I w cieniu. Przez ten link do transmisji, bo burmistrz chce oglądać. Muszę wysłać link już. Witam Państwa bardzo serdecznie w to wieczorne popołudnie tutaj ze stadionu przy Sportowej 8. I po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu z trybuny przy płycie głównej. Płycie głównej dzisiejszych zmagań piłkarskich. A to było właśnie w tym roku. Próba głosu. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz próba głosu. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz próba głosu. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz już w porządku powinno być. Niby okej. Masz całą kreskę? Całą dobrą. Musiałem sobie wziąć internet, jednak przestał. No w sumie. Tomasz Bodenko, Patryk Skoczyński, Mateusz Kurzępa, Pawlo Paduk, Maksym Kyrlow, Wiktor Dzierżyński, Oskar Rasota i Jakub Kłos. Mam nadzieję, proszę Państwa, że
ta zroszona, jak Państwo widzą, zroszona przez cały czas, murawa, będzie po tym remoncie do nas szczęśliwa i czuje się w pierwszym meczu punkty, miejmy nadzieję kolejnych również, a zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy tydzień, bo już w środę 27 września o 15.30 tutaj w Tomaszowie rozegramy półfinał Pucharu, okręgowego Pucharu Polski z Kryształem Lech Katowice. To ciekawy mecz właśnie rozegra się tutaj w Tomaszowie. A na zwycięstwo tego meczu czeka już Łaga Biłgora, która finał zakończyła sobie po wygranej nad Grudem Gmina Zamość w rzutach karnych. Powtórzę, środa, tutaj Osiem Tomaszowia, godzina 15.30. Ale to nie wszystko, bo już następny weekend czeka nasz kolejny mecz tutaj w Tomaszowie również. W roli gospodarza Tomaszowia podejmie tym razem Stal Kraśnik 1 października. Na oba spotkania bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dzień dobry. Witamy Państwa z przepięknego obiektu w Tomaszowie Lubelskim, na którym po raz pierwszy w tym sezonie odbędzie się mecz czwartej ligi pomiędzy, dziewiąta kolejka czwartej ligi, mecz pomiędzy TKS Tomaszowa Tomaszów Lubelski a Górnikiem drugim Łęczna. Zapraszamy wszystkich serdecznie na ten odnowiony stadion w Tomaszowie Lubelskim, a tych, którzy nie mogą przybyć osobiście do śledzenia naszej transmisji na żywo na 4 Miasta TV na YouTubie. A zespół redakcyjny Cztery Miasta dzisiaj w składzie komentujący dla Państwa Piotr Kołodziej, ekspert od spraw piłki nożnej Michał Domański oraz nad realizacją czuwa redaktor naczelny Radosław Brzyski. Tomaszowa Tomaszów Lubelski do tej pory grała tutaj na bocznym boisku. Dzisiaj w dziewiątej kolejce po raz pierwszy w tym sezonie na nowo oddanym, odnowionym na płycie głównej. Są tutaj nowe zraszacze założone, wybudowana nowa bieżnia lekkoatletyczna i inauguracja sezonu na tym nowym stadionie właśnie dzisiaj w piątek 22 września. Mecz już za chwilkę o godzinie 16 z rezerwami Górnika Łęczna. Widzimy teraz młodzi adepci tutaj Tomaszowi, Szkółki Piłkarskiej Tomaszowi Tomaszów Lubelski wyprowadzają na boisko sędziów oraz zawodników obu drużyn przy przepięknej uprawie muzycznej. Dobrze. Powitajmy ich gorąco brawami. Drużyna gości Górnik Łęczna, stroje zielono-czarne. I drużyna gospodarzy Tomaszowia, stroje niebiesko-białe, szarpie i grubowych barwach. Oba zespoły wprowadzają nadzieję Tomaszowi, nadzieję klubu, który w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia, czyli młodzik młodszy TKS Tomaszowia. Brawo, proszę Państwa! W dzisiejszym dniu tym meczem 9 kolejki 4 ligi rozpoczynają się obchody stulecia klubu Tomaszowia Tomaszów Lubelski. Będą tutaj różne imprezy, także jutro i w niedzielę. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy dziecięcej asyście. Chłopcy na pewno jeszcze doczekają czasu, który oni tutaj na płycie głównej Tomaszowskiego Klubu Sportowego PKS-u Tomaszowia wyjdą w podstawowym składzie w drużynach
juniorskim i miejmy nadzieję jak największą ilością w drużynach seniorskich. Liczna, jak Państwo widzą, bardzo liczna grupa młodych adeptów piłki nożnej w Tomaszowie. To tylko choć świadczy się o tym, że możemy być dumni i mamy z czego się naprawdę... Stulecie klubu, jak wspomniałem. Inauguracja tych obchodów dzisiejszym, rozpoczyna się dzisiejszym meczem Tomaszowa, Tomasz Urwelski, Górnik, druga Łęczna. Zawodnicy wyszli wyprowadzeni przez młodych adeptów z Tomaszowi, Tomaszów Lubelski, adeptów piłki nożnej przy pięknej oprawie muzycznej, którą zapewnia tutaj spiker dzisiejszych zawodów Krzysztof Świętojański. Ja przedstawię Państwu skład drużyn. Zacznę od gości. Górnik, drugi Łęczna z numerem 12, Dawid Olszak, bramkarz, z numerem 3, Luis Mołodecki, z numerem 6, Patryk Pastusiak, z numerem 7, Michał Szałachowski, z numerem 9, Kacper Żabiński, z numerem 10, Michał Wachowicz, z numerem 11, Kacper Koza, z numerem 13, Michał Sienicki, z numerem 14, Stanisław Skotarczak, z numerem 17, Dorian Bronowicki, kapitan gości, z numerem 18, Norbert Kudła. I na rezerwie z numerem 1 Mikołaj Kliszek, bramkarz, z numerem 2 Adrian Gęca, z numerem 4 Antoni Dylewski, z numerem 8 Szymon Małyska, z numerem 15 Mikołaj Szczerba, z numerem 16 Diego Marotto, z numerem 19 Szymon Gęca, z numerem 20 Michał Błaziak. Trenerem zespołu gości jest Michał Kowalczyk, drugim trenerem Patryk Błaziak. No i zespół gospodarzy, który obchodzi w tym roku stulecie istnienia. TKS Tomaszowa Tomaszów Lubelski. Z numerem 12 Karol Krawczyk, bramkarz, z numerem 2 Wiktor Łuczkowski, z numerem 3 Kamil Duda, z numerem 4 Juri Jarorski, z numerem 9 Przemysław Orzechowski, z numerem 11 Oskar Białek, z numerem 14 Bartłomiej Sienkiewicz, z numerem 15 Patryk Krosman, z numerem 16 Bartłomiej Pleskacz, z numerem 18 Damian Szuta, z numerem kapitan zespołu z numerem 20 Maciej Żerucha. Na ławce rezerwowych zasiadają z numerem 1 Łukasz Bartoszyk, bramkarz, z numerem 5 Tomasz Bodeńko, z numerem 6 Patryk Słotwiński, z numerem 7 Mateusz Kurzępa, z numerem 8 Paweł Paduk, z numerem 10 Maksym Kyrlow, z numerem 13 Jakub Kłos, z numerem 17 Wiktor Dźwierzyński, z numerem 19 Oskar Lasota. Trenerem gospodarzy jest Bogdan Bławacki. Drugim trenerem Ireneusz Baran, masażystą Aleksander Kwach, trenerem bramkarzy Zenon Maksymiak, kierownikiem drużyny Piotr Orzechowski, prezesem klubu Dionizy Hałasa. Trójka sędziowska dzisiejszego spotkania, jako arbiter główny Adrian Pukas, pierwszym asystentem jest Tomasz Misztal, drugim Damian Jaremek. Reprezentują oni kolegium sędziów Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Chełmie. I jeszcze wspomnę, że sponsorem dzisiejszej transmisji jest miasto Tomaszów Lubelski. Mecz już się rozpoczął. Drużyna gości Górnik II Łęczna w zielono-czarnych strojach. Gospodarze w jednolitych niebieskich kostiumach. Jest to mecz... Pierwszy mecz tej dziewiątej kolejki, wyjątkowo dzisiaj w piątek. Sytuacja w tabeli, Tomaszowia Tomaszów Lubelski, 13 miejsce, 8 punktów. Górnik II Łęczna, 11 miejsce, 9 punktów. I goście, tuż obok słupka, no dobra sytuacja Stanisława Skotarczaka na otworzenie wyniku w tym spotkaniu. W poprzedniej kolejce Tomaszowia Tomaszów Lubelski bardzo wysoko wygrała na boisku Ogniwo Wierzbica 5-0. A Górnik II Łęczna przegrał na własnym stadionie z Gromem Konkolewnica 1-2. Pierwsza dobra akcja drużyny gości Górnika, rezerw Górnika Łęczna. Trzecia minuta spotkania, wynik bezbramkowy. Ora tu rozpocznie Dorian Bronowicki, kapitan gości.
do tyłu, do własnego bramkarza, do Dawida Olszaka. Ale ten miał pewne problemy, musiał piłkę wytransportować poza linię boczną. Będzie out dla Tomasowi. Rozpocznie Bartłomiej Pleskacz. Był tam w polu karnym Maciej Żerucha, ale nie zdołał oddać skutecznego strzału. No i goście, Stanisław Skotarczak. Piękne, słoneczne popołudnie ostatniego dnia lata. I właśnie dzisiaj, w piątek 22 września, Tomasowia Tomaszów Lubelski inauguruje na własnym stadionie. Dotychczas grali na boisku rezerwowym rozgrywki w czwartej lidze. Meczem z Górnikiem Drugim Łęczna. Wynik 0-0. Piąta minuta spotkania. Goście do własnego bramkarza. Kacper Koza, ale pressing odzyskał piłkę, wyłuskał piłkę Damian Szuta, kapitan miejscowych, uderzył na bramkę, ale czujnie na posterunku Dawid Olszak. Goście mają problemy z wyjściem z własnej połowy. Wysoki pressing Tomasowi Tomaszów Lubelski. No i opłacił się, wybijają poza linię boczną przyjezdni. Out dla Tomasowi Pleskacz. Sienkiewicz. Kolejny wyrzut za linii bocznej dla gospodarzy. Zagranie do Krosmana. Krosman bezpośrednio na bramkę, na dalszy słupek, ale minimalnie, niecelnie rozpocznie golkiper przyjezdnych Dawid Olszak. Jak wspominałem, dzisiejszy mecz inauguruje obchody stulecia klubu Tomasowia Tomaszów Lubelski, które tutaj będą trwały przez 3 dni do niedzieli. Także zapraszamy serdecznie wszystkich na stadion. Duża pojemność trybun tutaj. Pierwszy raz jesteśmy na stadionie Tomasowi, ale bardzo ładny obiekt tutaj po remoncie. Kolejna akcja miejscowych. Orzechowski. Orzechowski, ale od bramki Olszak. A tych, którzy nie mogą przybyć, nasza transmisja na żywo na 4 Miasta TV na YouTubie. Sponsorem transmisji jest miasto Tomaszów Lubelski. A my dziękujemy tutaj za możliwość transmitowania dyrektorowi OSIR-u Tomasowia w Tomaszowie Lubelskim, panu Mirosławowi Fusowi. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Jest tutaj pan Mirosław obok naszego stanowiska. Także tutaj obserwuje oczywiście mecz swojej drużyny. Rzut wolny dla gospodarzy. Gospodarze przy piłce. No i teraz Górnik Łęczna. Za mocna piłka do Żabińskiego.
Jak dostaję tutaj informacje od pana Mirosława, jest to nie tylko pierwszy mecz na odnowionej płycie w tym sezonie, ale po dwuletniej renowacji, modernizacji stadionu w Tomaszowie. No trzeba pochwalić, bardzo ładnie się ten obiekt tutaj prezentuje. Widzieliśmy przed meczem z Raszaczek, tutaj nawilżały murawę. Także jak się dowiedziałem przed spotkaniem, nowe zainstalowane z Raszacze. Przepiękna bieżnia lekkoatletyczna. Pozdrawiamy tutaj prezesa Tomaszowi, pana Dionizego Hałasa, który także tutaj jest niedaleko naszego stanowiska komentatorskiego. No obu drużyną jak na razie w tym sezonie ligowym może idzie nieszczególnie. Tomaszowia to czołowy zespół poprzedniego sezonu czwartej ligi. O ile sobie przypominam, drugie miejsce zaraz za Świdniczanką Świdnik, która awansowała do trzeciej ligi. Tam chyba 9 punktów straty było do Świdniczanki. No w tym sezonie na razie nieszczególnie może idzie. 13 miejsce w tabeli, 8 punktów, ale być może na tym nowym stadionie coś to dopiero co oddanym gracze Tomaszowi wrócą na właściwe tory z poprzedniego sezonu i zaczną wygrywać i dołączą do czołówki tabeli czwartej ligi. Słyszę. Z numerem 11 Kasper Koza ukarany żółtą kartką. Jedenasta minuta spotkania. Wynik w dalszym ciągu bezbramkowy. Tomaszowia Tomaszów, Górnik Druga Łęczna, 0-0. Aut dla gospodarzy. Kolejny wyrzut za linii bocznej dla miejscowych. Trzymał się przy piłce Pastusiak, chociaż atakowany przez zawodnika z Tomaszowa. Teraz faul na zawodniku gości. Będzie żółty kartonik dla gracza miejscowej drużyny. Tak, to Orzech. Tak? Dobra. A żółtą kartką w drużynie gospodarzy ukarany z numerem 9 Przemysław Orzechowski w 12 minucie spotkania. Udzielana pomoc medyczna zawodnikowi z Łęcznej. Przerwa w grze. Ja wykorzystam i przypomnę sponsorem naszej dzisiejszej relacji z miasto Tomaszów Lubelski. Chwilowo będą grali w 10 graczy gości, poza boiskiem Luis Mołodecki. Tam będzie kontynuowane udzielanie pomocy zawodnikowi gości. Szybka piłka, szybko rozegrali, zagranie do Żabińskiego, ale ten nie miał szans dojść do tej futbolówki. Szybszy oczywiście bramkarz gospodarzy Karol Krawczyk. I Tomaszowie od własnej połowy będą konstruować teraz swój atak miejscowi. Zagranie do Dudy.
Szuta, kapitan gospodarzy. Jeszcze raz Duda. Na razie w poprzek boiska. Łuczakowski. Próbują rozciągnąć grę, jakoś przedrzeć się, rozbić obronę. Teraz daleka piłka zza obrońców do Pleskacza. Nie zdołał do niej dojść i padła ona łupem Dawida Olszaka, bramkarza z Łęcznej. Uzyskali w środku pola gospodarze futbolówkę Szuta, kapitan, no ale do tyłu uspokoją grę. Łuczakowski. Wiktor Łuczakowski. Do własnego bramkarza, do Krawczyka. Przejęli goście. Jest tam Wachowicz. Jeszcze Górnik Łęczna przy piłce. Kapitan przyjezdnych Bronowicki. Kudła. Na lewą stronę do Szałachowskiego. Szałachowski jest w narożniku boiska. Co zrobi? Wycofał do Kudły. Kudła w pojedynku z Krosmanem. I lepszy zawodnik Tomasowi. Może teraz akcja szybka. Zagranie do przodu do Białka. Ale osamotniony tutaj Białek chyba poczeka na partnerów. Tak jest. Ładne zagranie. Czy przejdzie ta piłka do Sienkiewicza? No jeszcze po lewej stronie Sienkiewicz szybko odegrał do Pleskacza. Pleskacz w pole karne, wybijają goście. Ale jeszcze przy piłce Tomasowia. Tomasowia, która naciska teraz na bramkę gości. Szuta. Sienkiewicz. Pleskacz. Wybijają goście, oddalają zagrożenie od własnej bramki. I piłka od autu dla Tomasowi. 16. minuta spotkania w meczu 9. kolejki Hummel 4. Ligi Lubelskiej. Tomasowa, Tomaszów Lubelski, Górnik Drugi Łęczna. Na razie bez bramek. I gospodarze w ataku. Gospodarze częściej przy piłce. Częściej atakują. Górnik Łęczna nastawił się rezerwy Górnika na kontry. I teraz właśnie jedna z nich. Nie przeszła ta piłka do zawodnika z Łęcznej. Kacper Koza. Kudła środkiem pola. Zagranie do Żabińskiego. I przejmują gospodarze. Lewą stroną Sienkiewicz. Pojedynku z kapitanem gości Bronowickim. Sienkiewicz. Przepraszam. Żerucha w pole karne. Nie było tam żadnego z partnerów. I piłka padła łupem Dawida Olszaka, bramkarza gości. Drużynie Górnika, rezerw Górnika Łęczna, w większości młodzi zawodnicy. Dzisiaj pierwsza drużyna Górnika Łęczna, która gra w pierwszej lidze, występuje. Także ma swój mecz ligowy na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Faulowany zawodnik z Łęcznej, Bronowicki. I rzut wolny dla gości. Pastusiak.
od własnej połowy Górnik Łęczna do tyłu, do bramkarza Olszaka. Jeszcze raz Pastusiak, atakowany już przez piłkarzy Tomasowi. No i aut dla gospodarzy. Wyrzuca Pleskacz. Żerucha. Żerucha, piłka do Białka. Wybijają poza linię boczną goście. Będzie aut dla Tomasowi na wysokości pola karnego Górnika Łęczna. Być może będzie mocna wrzutka aż w pole karne. Zobaczymy, jak rozwiąże ten stały fragment gry Bartłomiej Pleskacz. On będzie wyrzucał. Pleskacz do szuty. Jeszcze jeden aut dla gospodarzy. Pleskacz, dośrodkowanie na dalszy słupek. Wybijają główką goście, chociaż czaił się już tam, zamykał tą akcję Przemysław Orzechowski. Jeszcze Tomasowia przy piłce i Tomasowia w ataku nie przeszła ta piłka do Jaworskija. Do Jurija Jaworskija, aut dla gospodarzy. No nic nie wyszło z tej akcji. Od bramki rozpocznie Górnik rezerwy Górnika Łęczna. 0-0 Tomasowia, Tomaszów Lubelski, Górnik drugi Łęczna. A mamy 20 minutę spotkania. No może teraz. Uderzył, ale wprost w środek bramki, tam gdzie był ustawiony golkiper przyjezdnych, uderzał Bartłomiej Sienkiewicz. No dobra sytuacja. Ale nieprecyzyjne uderzenie Sienkiewicza. Teraz akcja pod bramką gospodarzy. Musiał ratować się wybiciem Karol Krawczyk. Pojedynki główkowe. Kto przejmie? No teraz groźnie Żabiński. Żabiński jest już w polu karnym Tomasowi. Ale wybijają miejscowi i oni z szybkim atakiem na lewo do Sienkiewicza. Sienkiewicz schodzi do środka pola, oddanie do Żeruchy. Żerucha uderza obok słupka. Kolejna dobra sytuacja dla miejscowych na otwarcie wyniku spotkania. Rzut rożny jeszcze dla gospodarzy. Jeszcze będzie okazja ze stałego fragmentu gry do narożnika. Narożniku boiska piłkę ustawia właśnie Maciej Żerucha, który przed chwilą oddał strzał na bramkę Górnika Łęczna. Teraz będzie dośrodkowywał w pole karne na dalszy słupek. Czy zamknie tam, który... Ładne uderzenie przy krótkim słupku. Jeszcze raz przy krótkim słupku broni golkiper Górnika Łęczna. Jeszcze jedno uderzenie obok słupka. Tym razem Oskar Białek. Kolejna świetna sytuacja na zdobycie pierwszej bramki przez gospodarzy. Dwa razy przy krótkim słupku uderzali gospodarze. Poprawił jeszcze Oskar Białek. Ale piłka nie chciała znaleźć drogi do siatki bramki strzeżonej przez Olszaka. No już w środku pola przejmują gospodarze. Gospodarze, którzy tu są zdecydowanie częściej w posiadaniu piłki. Lewą stroną Sienkiewicz. Sienkiewicz. Pleskacz. Krosman. Żerucha. Jeszcze raz Krosman. Tym razem próbowali prawą stroną. Nie przeszła ta piłka do skrzydłowego Tomasowi. Przejęli goście, Górnik drugi Łęczna, Górnik Łęczna, Strzałachowski, ale stracił piłkę. Przebieg kilkanaście, kilkadziesiąt nawet metrów, Strzałachowski. Szybko odzyskali piłkę gospodarze. Jaworski na prawo.
Już są w polu karnym Górnika Łęczna. Wybijają przyjezdni, będzie aut dla Tomasowi. Leży w polu karnym zawodnik Górnika Łęczna. Sędzia wstrzymuje grę na chwilkę. Zobaczymy, czy będzie potrzebna pomoc medyczna, czy może nic się nie stało. Jednak ratownik medyczny wzywany na murawę. Przerwa w grze. Ja przypomnę, że sponsorem naszej relacji jest miasto Tomaszów Lubelski, a transmisję przeprowadzamy tutaj dzięki uprzejmości dyrektora OSIR Tomasowia, pana Mirosława Fusa. Dziękujemy, pozdrawiamy. Także tutaj prezesa Dionizego Hałasę, który jest obok nas. A profesjonalną spikerkę z dzisiejszego spotkania zapewnia Krzysztof Świętojański. Wracamy już do gry. Aut dla gospodarzy. Górnik Łęczna chwilowo w 10, już w 11. Bronowicki po udzieleniu pomocy medycznej wbiegł na boisko. Ale to gospodarze. Gospodarze cały czas w ataku. Sienkiewicz dośrodkowo w pole karne. Wybijają. O, tak nieczysto wybijał Patryk Pastusiak i będzie rzut rożny dla Tomasowi. Kolejna okazja ze stałego fragmentu gry. A wykonawcą po raz kolejny Maciej Żerucha. Dwudziesta szósta minuta tego pojedynku. Na razie bez bramek. Może teraz okazja z rzutu rożnego. Z główki. No i praktycznie z nim jest dobitka i bramka. 1-0 to prowadzi Tomasowia strzelcem Kamil Duda w 26 minucie spotkania. Duża przewaga gospodarzy i udokumentowana właśnie w tym momencie bramką Kamila Dudy. Naciskali gospodarze i dopięli swego jeszcze w tej części gry. Zdobyli bramkę. Zasłużone prowadzenie, bo przewaga tutaj w polu Tomasowi zdecydowana. Młodzi zawodnicy Górnika Łęczna nastawili się ewidentnie na grę z kontry. No i zobaczymy, jak odpowiedzą piłkarze rezerw Górnika. Teraz szybszy bramkarz Karol Krawczyk. A być może to Tomasowia jeszcze przed przerwą podwyższy prowadzenie. Jak wspominałem, w tamtej kolejce Tomasowia bardzo wysoka wygrana na stadionie Ogniwa Wierzbica 5-0. A Górnik II Łęczna nie poradził sobie na własnym obiekcie z Gromem Konkolewnica, przegrywając 1-2. Beniaminek Ligi Grom Konkolewnica. A dzisiaj jesteśmy oczywiście na tym przepięknym, nowo oddanym obiekcie w Tomaszowie Lubelskim. Na inauguracji tego stadionu i obchodów stulecia klubu. Rzut wolny dla gości. Bronowicki, kapitan przyjezdnych, wznowi grę. Bronowicki do tyłu, do środka pola. Sienicki
Przejął tam Wachowicz. Wachowicz próbował uderzać za linii pola karnego, ale blokowany ten jego strzał. I rzut wolny dla gospodarzy, dla Tomasowi Tomaszów Lubelski. Piłka za linii bocznej dla miejscowych, wyrzucał będzie Pleskacz. Pleskacz do Crossmana. No teraz nie opanowali tej futbolówki. Out dla gości, Górnik drugi Łęczna. Wyrzut wzdłuż linii, Wachowicz do Żabińskiego. Żabiński zagrał na wolne pole, ale nie było tam żadnego z kolegów z drużyny. Teraz wysoko wychodzi bramkarz Olszak, wybija. Jest po prawej stronie Skotarczak. Wachowicz. Jeszcze Górnik Łęczna. Kacper Koza. Wybijają gospodarze. Piłkę przejmuje bramkarz gości Olszak i od własnej połowy przyjezdni z Łęcznej. No nie opanował tam futbolówki Żabiński. Padła na łupę Krawczyka, bramkarza Tomasowi. A teraz, ale strata tutaj Dudy. Skotarczak, dośrodkowanie. Musiał ratować się Łuczakowski wybiciem poza linię końcową. Będzie rzut rożny dla rzut rożny dla Górnika Łęczna. Wydaje mi się, że pierwszy rzut rożny dla gości w tym spotkaniu. Kacper Koza w narożniku boiska. Kacper Koza, dośrodkowanie. Pewnie w bramce Karol Krawczyk. 31 minuta pierwszej połowy spotkania pomiędzy Tomasowią a Górnikiem drugi Łęczna. Teraz uderzenie obok słupka. Wynik bezbramkowy. Przepraszam, oczywiście 1-0. W 26 minucie Kamil Duda strzelił. Tomasowia prowadzi tak od 26 minuty 1-0. Troszkę zmyliła mnie tutaj tablica wyników, na której nie wyświetlany jest właśnie wynik. Jest czas, ale też taki, na którym się nie można sugerować. 32 minuta. Tomasowia Tomaszu, Górnik Łęczna 1-0 oczywiście dla miejscowych. I gospodarze od własnej połowy. Ja sobie wziąłem profilaktykę, zastosowałem. Tomasowia od własnej połowy. Strzelec bramki Kamil Duda. Do bramkarza, do Krawczyka. Teraz lewą stroną ładnie wypuścił się Bartłomiej Sienkiewicz.
ale nic nie wyszło z tej akcji. Rozpocznie Olszak, bramkarz Górnika Łęczna. Bronowicki atakowany przez Szutę. Szuta faulowany i będzie żółta kartka dla kapitana gościu, karany z numerem 17 Dorian Bronowicki. Także w 34 minucie spotkania Dorian Bronowicki ukarany żółtym kartonikiem. Rzut wolny dla gospodarzy. Tomasowia Tomaszów przy piłce. Maciej Żerucha. Trzyosobowy mur zawodników z Łęcznej. Maciej Żerucha bezpośrednio na bramkę. Z Kozłowała tuż przed bramkarzem ta piłka przed Olszakiem, ale mimo to przyjął tak po odbiciu od klatki piersiowej, pewnie wyłapał tą futbolówkę golkiper Górnika Łęczna i teraz goście popychany ewidentnie tutaj Stanisław Skotarczak, rzut wolny dla Górnika Łęczna, ale chyba wcześniej podwójna zmiana w drużynie gości. Na boisko wejdzie z numerem 4 Antoni Dylewski oraz z numerem 8 Szymon Małyska. A Murawę opuścili z numerem 10 Kacper, numerem 10 Michał Wachowicz i z numerem 11 Kacper Koza. Norbert Kudła środkiem pola, odzyskali tutaj, przejęli piłkę gospodarze. Szuta do tyłu, jest tam Jaworski, ładne dalekie zagranie do Sienkiewicza, ale będzie piłka dla Górnika Łęczna. Bronowicki, kapitan gości. Out dla Tomasowi. Pleskacz wyrzuca. 37 minuta spotkania. Tomasowia prowadzi z Górnikiem Drugim Łęczna 1-0. Jest to mecz 9 kolejki 4 Ligi Lubelskiej. I teraz goście. Szałachowski, ale nadział się tam na Łuczkowskiego. Jeszcze walczy Szałachowski. I piłka dla Tomasowi. Rozpoczyna Karol Krawczyk. Żerucha na prawo. Pleskacz. Szuta. Teraz lewą stroną Pleskacz. Strata piłki. Ale bardzo szybko odzyskali futbolówkę miejscowi. Sienkiewicz, Szuta na wolne pole, na lewą stronę do Pleskacza. Pleskacz w pole karne, ale odskoczyła piłka Sienkiewiczowi, bo byłby w dobrej sytuacji do oddania strzału na bramkę Olszaka.
Teraz wysoko podeszli gracze Tomasowi. Ataku... O, teraz tak. Będzie żółta kartka. Ewidentnie łapany za koszulkę. W 39 minucie spotkania w drużynie miejscowej ukarany żółtym kartonikiem z numerem 18 Damian Szuta, kapitan gospodarzy. No i Górnik Łęczna, rezerwy tego klubu, na prawo do Skotarczaka, nie doszedł do tej piłki, spokojnie od własnego pola karnego, Karol Krawczyk, prowadzenie gospodarzy od 26 minuty 1-0, po bramce Kamila Dudy. Ładny przerzut na prawą stronę do Orzechowskiego. Za, ładny, ale za mocno. Orzechowski ruszył do tej piłki, nie zdążył. Będzie out dla gości z Łęcznej. I zza linii bocznej od własnej połowy piłkarze Górnika Łęczna, rezerw tego klubu. No i teraz szybką akcją Bronowicki do Skotarczaka. Skotarczak jeszcze raz do Bronowickiego. Bronowicki jest w polu karnym i rzut rożny wybija poza linię końcową. Krosman, rzut rożny dla Górnika Łęczna. Teraz będzie okazja ze stałego fragmentu gry dla gości na doprowadzenie jeszcze przed przerwą do wyrównania. Zobaczymy, jak rozegrają tego kornera. W narożniku Małyska. Dośrodkowanie. Czy przejmie tam jeszcze po lewej stronie Kudła? Tak jest. Kudła w pojedynku z Łuczkowskim. Pole karne, wybija Duda na aut i goście zza linii bocznej na wysokości pola karnego Tomasowi, Szałachowski, pośliznął się tam, przewrócił Szałachowski, odbywał jego partner, no i tym samym gospodarze przejęli na wolne pole, na prawą stronę do Białka. Białek jest w polu karnym. Dośrodkowanie. Uderza. Szuta. No nie ma. Nie ma bramki. Pleskacz. Duda, jeszcze Tomasowia cały czas w natarciu. Krosman. Na prawą stronę do Orzechowskiego. Za mocna piłka. Opuści ona plac gry. Asekurował tylko praktycznie wzrokiem Dawid Olszak tą futbolówkę i on rozpocznie od własnej bramki. 43. minuta pierwszej części gry. Tomasowa, Tomaszów Lubelski prowadzi z Górnikiem Drugim Łęczna 1-0. Krosman, Żerucha, gospodarze w natarciu, jest tam Szuta,
Uderzenie przy krótkim słupku. Bardzo dobrze ustawiony bramkarz gości. Jeszcze nie rezygnują w tej pierwszej części spotkania gracze Tomasowi z podwyższenia rezultatu, ze szczelenia takiej bramki do szatni, aby zapewnić sobie komfortową sytuację przed drugą połową. Kamil Duda, za mocno piłka opuści linię końcową. Chwila oddechu dla rezerw Górnika Łęczna. Rozpocznie bramkarz przyjezdnych Olszak. Od własnej połowy rozpoczyna zespół z Łęcznej. Rozpoczęła się 45. minuta spotkania na stadionie w Tomaszowie Lubelskim. Miejscowa Tomasowia prowadzi z Górnikiem Drugi Łęczna 1-0. Strzelcem bramki w 26. minucie Kamil Duda. Jeszcze od autu goście w pobliżu pola karnego miejscowych. Wyrzuca Bronowicki, kapitan z Łęcznej. Ale teraz aut dla Tomasowi. No i wygląda na to, że sędzia spogląda na zegarek, dolicza 2 minuty do tej pierwszej części spotkania. A tak powoli podsumowując pierwszą połowę, zasłużone prowadzenie Tomasowi, chociaż może jeszcze teraz Górnik Łęczna w tych końcowych minutach, sekundach pierwszej połowy zdoła doprowadzić do wyrównania. Szałachowski tam dobrze zakręcił, teraz tak z pół przewrotki próbował uderzyć Żabiński. Strata piłki. Jeszcze jedna akcja Górnika Łęczna. Teraz za mocno poza linię boczną, ale tak dla bezpieczeństwa wybijał Łuczkowski. Będzie aut jeszcze dla Górnika Łęczna. Szybko śpieszą się teraz goście. Chcą jeszcze odrobić straty w tej pierwszej części spotkania. Pod koniec tej połowy częściej zaatakowali mocniej, tak aby móc odrobić straty, ale teraz piłka dla gospodarzy. Krawczyk rozpocznie. I chyba już się nic nie wydarzy w tej pierwszej części spotkania. Podsumowując tą pierwszą połowę, to zasłużone prowadzenie Tomasowi. Częściej byli przy piłce, przynajmniej w tych kilkudziesięciu pierwszych minutach. Może ostatnie kilka minut to Górnik Łęczna troszkę się, tak mówiąc kolokwialnie, zerwali do ataku. Ale Tomasowe zasłużenie prowadzi. Mieli więcej sytuacji podbramkowych. Częściej byli przy piłce, stwarzali większe zagrożenie pod bramką rywali. Aut dla gospodarzy. Już niewiele sekund do zakończenia pierwszej części gry. Sędzia, arbiter główny Adrian Pukas spoglądał już na zegarek po raz kolejny i za chwilkę zapewne zakończy pierwszą połowę. Tak jest i w tym momencie Adrian Pukas zakończył pierwszą część spotkania. Tomasowia Tomaszów Lubelski prowadzi z Górnikiem Długiej Łęczna do przerwy 1-0. Strzelcem bramki w 26 minucie Kamil Duda. Także zapraszamy Państwa serdecznie na drugą część spotkania już za kilkanaście minut. Widzimy się i słyszymy na tym przepięknym obiekcie Tomasowi Tomaszów Lubelski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zawodników oraz kibiców dziękuję za okazywaną pomoc dla TKS-u w poznaniu naszego klubu SOS.
Oli, za kogo? Pablo, za kogo wchodzi? I witamy pana, witamy państwa ponownie. Po przerwie jesteśmy na przepięknym, nowo odnowionym stadionie Tomasowi Tomaszów Lubelski, gdzie odbywa się mecz 9 kolejki Hummel 4 Ligi Lubelskiej pomiędzy Tomasowym Tomaszów Lubelski a Górnikiem drugim Łęczna. Prowadzenie gospodarzy do przerwy 1-0. Bramka w 26 minucie Kamila Dudy. Zapraszamy wszystkich serdecznie na stadion. Białek i Sienkiewicz, tak? Dobra. Zapraszamy wszystkich serdecznie na stadion w Tomaszowie Lubelskim, a także do śledzenia naszej transmisji na żywo na 4 Miasta TV na YouTubie. Zalecamy subskrybowanie kanału 4 Miasta, lajkowanie, czyli kciuki w górę oraz udostępnianie na swoich profilach społecznościowych, abyśmy mogli dotrzeć z naszą relacją do jak największej liczby odbiorców. Trójka sędziowska dzisiejszego spotkania to Adrian Pukas, Tomasz Misztal i Damian Jaremek. Reprezentują oni kolegium sędziów okręgowego, Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W drużynie gospodarzy nastąpi zmiana. Boisko opuści z numerem 11 Oskar Białek oraz z numerem 14 Bartłomiej Sienkiewicz, a w ich miejsce z numerem 6 Patryk Słotwiński i z numerem 8 Pawlo Paduk. A zespół redakcyjny 4 Miasta dzisiaj w składzie komentujący Piotr Kołodziej, ekspert od spraw piłki nożnej Michał Domański oraz nad realizacją czuwa redaktor naczelny Radosław Brzyski. I już rozpoczęli. Górnik Łęczna. Oprawę spikerską z dzisiejszego spotkania tutaj na stadionie w Tomaszowie prowadzi Krzysztof Świętojański. A sponsorem naszej relacji jest miasto Tomaszów Lubelski. Dziękujemy tutaj oczywiście dyrektorowi OSIR Tomasowia, panu Mirosławowi Fusowi. Za możliwość transmitowania. Teraz akcja pod polem karnym gości, w polu karnym dokładnie gości, jeszcze Tomasowia, Patryk Słotwiński, który wszedł właśnie w drugiej połowie na boisko, zagranie na lewo do Żeruchy, ten odegrał, wycofanie do tyłu, Słotwiński, i rzut wolny dla gospodarzy. Spora ilość zawodników w niebieskich strojach w polu karnym. Gości dośrodkowanie. Kto przejmie piłkę? Wybijają gracze z Łęcznej. Będzie aut dla Tomasowi. Rozpocznie Jaworski. Juri Jaworski od autu. Jest Krosman.
Paduk. Słotwiński. Słotwiński w kierunku Orzechowskiego. I od bramki Dawid Olszak. Ja przypomnę, że dzisiejsze spotkanie z Górnikiem Drugim Łęczna inauguruje obchody stulecia klubu Tomasowia Tomaszów Lubelski. Będą tutaj obchody jutro, będą w niedzielę. Wiele atrakcji czeka na miejscowych kibiców, dla miejscowych kibiców i sympatyków Tomasowi. Tak, informacja jest na stronie klubowej Tomasowia Tomaszów Info. Pięćdziesiąta minuta spotkania. Gospodarze prowadzą 1-0 po bramce Kamila Dudy w 26 minucie. Teraz faulowany Skotarczak. No i potrzebna pomoc medyczna. Podnosi się już Skotarczak. Jest to pierwszy mecz Tomasowi, jeszcze raz przypomnę, na tym zmodernizowanym obiekcie po dwuletniej przerwie. Pięknie odnowiony stadion. Bieżnia lekkoatletyczna. Nowe zraszacze, murawy. I na pewno miejscowi będą chcieli dobrze wypaść w pierwszym meczu po tak długiej przerwie na własnym tutaj obiekcie, na głównej płycie, i wygrać to spotkanie. Na razie są bliżej tego niż rezerwy Górnika Łęczna, bo prowadzenie Tomasowi 1-0. Bramka w 26 minucie Kamila Dudy. A obecnie mamy 52 minutę tego pojedynku. I gospodarze przy piłce. Mocna piłka, nie dojdzie do niej Orzechowski. Rozpoczyna Dawid Olszak, bramkarz rezerw Górnika. Zobaczymy, czy w tej drugiej połowie młodzi zawodnicy drużyny rezerwowej Górnika Łęczna zdołają odrobić straty, strzelić bramkę. W pierwszej połowie przewaga Tomasowi w posiadaniu piłki, więcej sytuacji strzeleckich. Udokumentowane jest to jedną, jak na razie, bramką. No oczywiście prowadzenie 1-0 nie jest to jakaś wielka przewaga i wszystko jeszcze możliwe w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak potoczą się koleje tego pojedynku.
53. minuta. Audyt już od autu rozpoczęli gospodarze. No ale teraz piłka za linii bocznej dla Górnika Łęczna. Zostaj wysoko! Nie daj stoczni! Gospodarze, Łuczkowski, Duda, daleka piłka do przodu, w kierunku Paduka, uderzenie obok bramki, ale prawa od kibiców na trybunach zgromadzonych w Tomaszowie Lubelskim. Rzut rożny dla gospodarzy w narożniku Maciej Żerucha. Żerucha, dośrodkowanie z prawej nogi. Ładna piłka, główkował Paduk, ale ponad poprzeczką. Nie ma podwyższenia wyniku. Tomasowia, Tomaszów Lubelski, Górnik Drugi Męczna w dalszym ciągu 1-0 dla gospodarzy. A mamy 55. minutę spotkania. Już atakowani pod własnym polem karnym. Goście wybijają. Ale pressing przyniósł skutek, bo uzyskali piłkę gospodarze. Jaworski. Dalekie zagranie do szuty. Przeciął to Bronowicki, kapitan gości. Nie zdołali wyjść ze skuteczną akcją piłkarze rezerw Górnika. I od bramki rozpocznie Krawczyk, Karol Krawczyk, bramkarz Tomasowi, Tomaszów Lubelski. Karol Krawczyk. 57. minuta spotkania. 9. kolejka. Dzisiaj inauguracja 9. kolejki. Pierwszy mecz Tomasowi po 2 latach na własnym obiekcie. Na głównej murawie, bo grali do tej pory na boisku rezerwowym. Tomasowia, Tomaszów Lubelski prowadzi z Górnikiem Długi Łęczna 1-0. Dzisiaj odbędzie się jeszcze drugie spotkanie tej 9. kolejki Hummel 4. Ligi Lubelskiej. Na stadionie w Lubartowie o godzinie 18:00 miejscowy Lewart podejmie w meczu na szczycie 4. ligi Cisowiankę Drzewce. No i gospodarze. Orzechowski, strata piłki. Goście wzdłuż linii bocznej, Szałachowski. Nic nie było na piłce. Aut dla gospodarzy. Wyrzuca Jaworski. Jaworski. Krosman. Za mocno. Za mocno w kierunku szuty. Nie ruszył do tej piłki kapitan miejscowych Damian Szuta. Grę wznowi od własnego pola karnego zespół Górnika Łęczna. Nasza relacja dzisiaj dzięki sponsorowi, którym jest miasto Tomaszów Lubelski oraz uprzejmości dyrektora OSIR-u Tomasowia, pana Mirosława Fusa.
Teraz groźnie w polu karnym Górnika Łęczna jeszcze gospodarze, odwrócił się, uderzył, ale blokowany jeszcze poprawka i bramka, druga bramka dla Tomasowi, strzelcem bramki z numerem 20 Maciej Żerucha w 59 minucie spotkania. Tomasowia prowadzi już z Górnikiem Łęczna 2-0. Strzelcem, jak wspomniałem, Maciej Żerucha. No i goście, być może podrażnieni, uderzał Żabiński, jeszcze Mołodecki, na dalszy słupek, z pierwszej piłki nieczysto trafił Skotarczak. Przejęli piłkę gospodarze, ale czujnie w obronie tutaj defensorzy z Łęcznej. Pastusiak do kapitana przyjezdnych Bronowickiego. Sienicki, daleka piłka na prawą stronę, ale nie doszła do skrzydłowego zespołu z Łęcznej. Ta futbolówka gospodarze od własnej połowy. Orzechowski, Krosman, jest Słotwiński, dalekie zagranie do Szuty, Szuta w lewym narożniku, odegrał do Żeruchy, pośliznął się i stracił piłkę Słotwiński, no i jeszcze faulował, więc rzut wolny dla Górnika Łęczna, dla rezerw tego zespołu występującego w czwartej lidze. Natomiast pierwsza drużyna Górnika Łęczna dzisiaj rozgrywa swój pojedynek w pierwszej lidze na wyjeździe spod Beskidziem Bielsko-Biała. Do bramkarza Sienicki, do Olszaka. Olszak rozprowadza piłkę na prawą stronę do Dylewskiego. Kto przejmie piłkę? Orzechowski. I gospodarze w kolejnym natarciu. Szuta. I będzie rzut rożny dla gospodarzy. Do narożnika zmierza Żerucha. Strzelec z drugiej bramki dla Tomasowi. 62 minuta spotkania. Gospodarze Tomasowia prowadzą z Górnikiem Drugi Łęczna 2-0. Dośrodkowanie, dobra piłka, skaczą do główki gospodarze, ale i obrońcy gości. Nikt nie przejął tej, nikt nie uderzył tej futbolówki w kierunku bramki Górnika Łęczna. I od bramki Olszak. A tymczasem zmiana, kolejna zmiana w drużynie gospodarzy. Na boisko wchodzi z numerem 19 Oskar Lasota. Dziękujemy bardzo. A plac gry opuścił z numerem 9 Przemysław Orzechowski. 19 numer na radzie Oskar Lasota. Kierownik. Witam. Cześć. Piotr. No, przekaż i tego, no nie było wiadomo. Dzięki, bardzo fajnie wygląda, wiesz?
leży na boisku zawodnik Tomasowi Tomaszów Lubelski. Pomoc medyczna będzie potrzebna. Chociaż nie, już się podnosi. 64. minuta spotkania. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Tomasowi. Na boisko wejdzie z numerem 10 Maksym Kyrlow. A murawę opuścił z numerem 16 Bartłomiej Pleskacz. Bartłomiej Pleskacz, dziękujemy Bartłowi. I zespół gości, ale strata piłki. Przejął Kyrlow, ten, który wszedł, Maksym Kyrlow. Wszedł dopiero na boisko. Spalony. I grę szybko wznawiają piłkarze rezerw. Górnika Łęczna, za mocna piłka na lewą stronę. Nie doszedł do niej Michał Szałachowski. I będzie out dla Tomasowi. Spalony, podwójna zmiana w drużynie gości, rezerw Górnika Łęczna. Dobrze, jaki ma numer? 22. Panie sędzio, ale on nie ma numeru na koszulce. Ale nie ma numeru. 22. Co ty, nie widzisz, że 22? 3, 14. Tak. Boisko w drużynie gości opuścili z numerem 3 Luis Małodecki oraz z numerem 14 Stanisław Skotarczak. Faulowany zawodnik z Łęcznej, Kasper Żabiński. Szybko wznowiona gra. Karol Krawczyk wybija. Spalony. Na spalony jeden z zawodników Tomasowi. I będzie grę wznawiał zespół Górnika Łęczna od własnej połowy. Siódma minuta spotkania. Tomasowia Tomaszów Lubelski prowadzi z Górnikiem Długiem Łęczna 2-0 po bramkach w 26 minucie Kamila Dudy oraz podwyższeniu na 2-0 w 59 minucie Macieja Żeruchy. No i wygląda na to, że Tomasowia wraca na właściwe tory. W poprzedniej kolejce wygrana 5-0 na wyjeździe, teraz na razie 2-0 z Górnikiem Łęczna, a już niewiele ponad 20 minut do zakończenia tego spotkania. Zobaczymy, czy młodzi piłkarze z Łęcznej jeszcze spróbują nawiązać walkę i zagrozić bramce strzeżonej przez Karola Krawczyka. Ale jak na razie gospodarze przy piłce. W środku pola Słotwiński. Na lewo. Strata piłki przejął Szałachowski. I będzie aut dla zespołu z Łęcznej. Gospodarze,
Był przed linią pola karnego. Piłkarz Tomasowi jeszcze. Zespół miejscowych przy piłce. Uderzenie potężne, uderzenie z lewej nogi Słotwińskiego. Prawa oklaski dla tego zawodnika na trybunach, ale czujnie bramce Olszak nie dał się zaskoczyć. Wynik nie ulega zmianie. 69. minuta spotkania. Tomasowia, Tomaszów Lubelski, Górnik Długi Łęczna 2-0. Pastusiak straci piłkę na rzecz Krosmana. Krosman, daleka piłka na prawą stronę do Oskara Lasoty. Oskar Lasota dośrodkowuje. Czy zamknie tam akcję Damian Szuta? Nie zdołał dojść do tej piłki. Out dla Górnika Łęczna, dla rezerw tego zespołu. No i, ale szybko przejmują gospodarze. Już na połowie przyjezdnych. Żerucha przedziera się lewą stroną. Słotwiński i rzut rożny. Wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu zawodnik Tomasowi. Siedemdziesiąta minuta tego pojedynku. 2-0. Tomasowia prowadzi z Górnikiem Drugim Łęczna i gospodarze mają rzut rożny. Stały fragment gry. Okazja. Dośrodkowanie w pole karne. Skakał do główki zawodnik Tomasowi. Jeszcze po prawej stronie tutaj był Krosman. Pozwolił piłce opuścić linię boczną i będzie out dla gospodarzy na wysokości pola karnego gości. Wyrzucał będzie Juri Jaworski. Jaworski do Krosmana. Wyszła piłka całym obwodem poza linię końcową i od własnego pola karnego goście z Łęcznej. Goście z Łęcznej, którzy już mają coraz mniej czasu na odwrócenie losu w pojedynku. Przegrywają 2-0 na stadionie w Tomaszowie Lubelskim. Faulowany teraz zawodnik gospodarzy, Patryk Krosman. Sędzia Adrian Pukas przywołuje pomoc medyczną. Ja, korzystając z przerwy, przypomnę, że sponsorem naszej transmisji jest miasto Tomaszów Lubelski. A relacje przeprowadzamy dzięki uprzejmości dyrektora OSIR-u w Tomaszowie Lubelskim, pana Mirosława Fusa. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za możliwość transmitowania na żywo ze stadionu, tego odnowionego stadionu w Tomaszowie Lubelskim. Siedemdziesiąta druga minuta spotkania. Od rzutu wolnego rozpocznie Patryk Słotwiński. Chwilowo w 10 gospodarze. Poza murawą Patryk Krosman. Słotwiński w pole karne. Piłka dla Górnika Łęczna. Już w komplecie Tomasowia. Z powrotem na boisku Patryk Krosman. Faul. Żółta kartka dla zawodnika gospodarzy. Ukarany z numerem 15 Patryk Krosman. I zawodnicy z Łęcznej rozpoczęli już od rzutu wolnego. Kudła, strata piłki, przejął Maksym Kyrlow. Gospodarze do tyłu, do własnego bramkarza, do Karola Krawczyka. Krawczyk wybija. Daleka, wysoka piłka, skakał tam do główki Pawlo Paduk. No ale nie opanował piłki i goście od własnej połowy.
Nie też, niedokładnie. Poprzek boiska, zagranie do Bronowickiego, kapitana gości, ale niedokładnie piłka opuściła murawę. Od autu rozpoczyna Słotwiński. Trener gospodarzy Bohdan Bławacki szykuje kolejną zmianę. Przygotowany do wejścia z numerem 7 Mateusz Kurzępa, ale jeszcze nie teraz, bo teraz aut dla za mocno chyba, tak jest. Nie doszedł do tej piłki, opuściła na murawę. Rozpocznie Dawid Olszak. Michał. Kurzępa. Za kogo? Za Krosmana? Właśnie w tej chwili zmiana. Na boisko wchodzi z numerem 7 Mateusz Kurzępa, a boisko opuszcza z numerem 15 Patryk Krosman. Z numerem 7 Mateusz Kurzępa. Jak dobrze naliczyłem, 5 zmian dokonał tutaj trener gospodarzy Bohdan Bławacki. No i teraz goście. Kudła na prawą stronę. Ma tam miejsca trochę po prawej stronie Bronowicki. Przy krótkim słupku. Bardzo czujnie w bramce Karol Krawczyk, ale było groźnie pod miejscową bramką. Będzie jeszcze rzut rożny dla gości. Dośrodkowanie z lewej nogi. Wybija główką Kamil Duda. Dylewski. Zagranie na wolne pole na lewą stronę. Zdołał dośrodkować zawodnik z Łęcznej. Skakali tam do główki jego koledzy w polu karnym z drużyny. Ale wybija Tomasowia. No, sporo teraz niedokładności. Aut dla Górnika, dla rezerw Górnika Łęczna. Siedemdziesiąta szósta minuta spotkania. Tomasowia, Tomasz Lubelski, Górnik, drugi Łęczna. 2-0. Po bramkach w 26 minucie Kamila Dudy i 59 Macieja Żeruchy. No i niecały kwadrans został piłkarzom, młodym piłkarzom rezerw Górnika Łęczna na odwrócenie losu spotkania, ale nie wiem, czy Tomasowia im pozwoli tutaj na... Chociaż teraz troszkę cofnięci gracze, być może taka jest taktyka Bohdana Bławackija. No wynik korzystny. Zobaczymy, co zrobią przyjezdni. Bronowicki. Zagranie, bardzo dobra piłka, nie ma spalonego w kierunku Paduka. Paduk, czy zdoła uderzyć na bramkę? Rzut karny! Faulowany Pawlo Paduk w 76 minucie spotkania. Rzut karny dla gospodarzy, jeszcze żółtą kartką ukarany drużynie gości Antoni Dylewski. Z numerem 4. Ależ doskonała sytuacja dla gospodarzy na podwyższenie prowadzenia. Piłkę na 11 mecze ustawił z numerem kapitan miejscowych Damian Szuta, z numerem 18. On będzie wykonawcą tej 11, a naprzeciwko niego bramkarz gości Dawid Olszak. Gwizdek sędziego Damian Szuta i broni bramkarz Dawid Olszak. Nie ma trzeciej bramki dla Tomasowi.
No, niewykorzystana doskonała sytuacja rzutu karnego, ale może jednak teraz poprawią. Uderzał Paduk. Wybijają z zawodnicy z Łęcznej. No, szkoda dla Tomasowi, że Damian Szuta, kapitan miejscowych, nie strzelił tej trzeciej bramki, która by już ewidentnie przesądziła o rezultacie, o zwycięstwie Tomasowi i dopisaniu sobie kolejnych 3 punktów. A tak jeszcze nadzieja dla gości. Spalony. Szałachowski uderzył, ale był wcześniej na spalonym. 6 zmiany dokona trener miejscowych Bogdan Bławacki. Na boisko wejdzie z numerem 13 Jakub Kłos. A plac gry opuścił Maciej Żerucha z numerem 20. No i goście, Szałachowski. Nie opanował piłki kapitan przyjezdnych Bronowicki. Out dla gospodarzy. Wyrzuca ten, który dopiero wszedł na boisko, Jakub Kłos. Przejął piłkę Łuczkowski. No i kolejna żółta kartka dla zawodnika Górnika Łęczna. Ukarany z numerem 18 Norbert Kudła. Osiemdziesiąta pierwsza minuta spotkania. A więc niecałe 10 minut nadziei dla gości na strzelenie bramki kontaktowej, nawiązanie jeszcze jakiejś walki o korzystny rezultat. No a być może Tomasowia podwyższy prowadzenie, już przesądzi całkowicie o rezultacie, o 3 punktach. Na razie gospodarze bliżej zwycięstwa. Prowadzą 2-0. No i jeżeli takim rezultatem zakończy się to spotkanie, to Tomasowia będzie pięła się w górę ligowej tabeli po dopisaniu sobie kolejnych 3 punktów po tym spotkaniu. Ależ teraz pięknie złożył się, tylko że ponad poprzeczką uderzył Michał Szałachowski. Z pierwszej piłki takie współprzewrotki. Osiemdziesiąta druga minuta spotkania meczu czwartej ligi Tomasowa, Tomasz Uchlewski, Górnik, drugi Łęczna, 2-0. Out dla gospodarzy, Jaworski. Słotwiński. No i teraz doskonała sytuacja. Blokowane uderzenie. Szuty. Będzie jeszcze rzut rożny dla gospodarzy. Ale była dobra okazja na podwyższenie wyniku przez Tomasowie. Jeszcze stały fragment gry. Patryk Słotwiński zmierza do narożnika. Patryk Słotwiński z lewej nogi, więc piłka odchodząca. Dośrodkowanie, skaczą do główki ponad poprzeczką. Ponad poprzeczką od bramki rozpocznie Olszak. Niecelnie uderzył Damian Szuta.
Daleko wyszedł bramkarz miejscowy Karol Krawczyk. Zażegnał niebezpieczeństwo, wybijając piłkę poza linię boczną od autu. Już rozpoczęli piłkarze z Łęcznej, ale szybko odzyskuje piłkę Tomasowia. Biegnie tam Pawlo Paduk. No i wywalczył rzut rożny. Opłaciło się. Wydawało się, że nie ma szans dojść do tej piłki, ale ruszył jednak za futbolówką Pawlo Paduk. Wywalczył rzut rożny dla Tomasowi. I jeszcze jedna okazja z tego stałego fragmentu gry z narożnika boiska. Będzie wykonywał oczywiście Patryk Słotwiński. Osiemdziesiąta czwarta minuta spotkania. Patryk Słotwiński. Dośrodkowanie. No, blisko strzelenia. Kolejny raz Damian Szuta. Nie trafił światło bramki. Kolejna zmiana w drużynie. Gości na boisko wchodzi z numerem 16. Diego Marotto. A plac gry opuścił z numerem 18 Norbert Kudła. Pięć minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Zobaczymy, ile sędzia, arbiter główny Adrian Pukas doliczy. I gospodarze już bardzo blisko, chociaż zaksięgowania trzech punktów. Chociaż teraz goście w polu karnym. Wybija tą piłkę obrońca Tomasowi. Ponieważ był tam blisko Kasper Żubiński, stwarzał zagrożenie dla bramki Karola Krawczyka. Rzut rożny dla przyjezdnych. Dośrodkowanie z lewej nogi. Główkował Szymon Małyska, ale poradzili sobie gospodarze. No i teraz oni próbują wyjść z własnej połowy, konkretnie Pawlo Paduk. Paduk lewą stroną, przedziera się. Goście, Diego Marotto. Diego Marotto, ten, który wszedł dopiero na boisko. Zagranie do Szałachowskiego. Szałachowski już w polu karnym, uderza przy krótkim słupku. I wyratował od straty bramki swój zespół Karol Krawczyk. Osiemdziesiąta siódma minuta spotkania. Tomasowa, Tomaszów Lubelski w dalszym ciągu prowadzi z Górnikiem drugim Łęczna 2-0. Bramki w 26 minucie Kamil Duda i w 59 Maciej Żerucha. Niewykorzystany jeszcze rzut karny przez Damiana Szutę, ale prawdopodobnie będzie to bez konsekwencji, nie będzie to miało znaczenia, bo wygląda na to, że 3 punkty zostaną w Tomaszowie Lubelskim. Żabiński, faulowany Żabiński, rzut wolny dla gości na połowie Tomasowi. Sędzia pokazuje, skąd ma być wykonany ten stały fragment gry. Dośrodkowanie, ale wprost w ręce bramkarza Karola Krawczyka. No i teraz może gospodarze. Paduk wypychany do narożnika. Odegrał do Lasoty. Ten do Kurzępy, ale niedokładnie przejęli piłkarze z Łęcznej, który
szybko tutaj próbują uruchomić tego ruchliwego i szybkiego Michała Szałachowskiego. Będzie jeszcze jedna zmiana w drużynie Górnika Łęczna. Na boisko wchodzi z numerem 2 Adrian Gęca. A plac gry opuścił z numerem 17 Damian Bronowicki. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta spotkania. Tomasowia, Tomaszów Lubelski, Górnik Długi Łęczna 2-0. Faul na zawodniku gości. Śpieszą się teraz, no muszą się śpieszyć. Ale strata i jest pod bramką Kyrlow. Kyrlow broni nogą Olszak. Jeszcze Tomasowia. Ależ doskonała sytuacja miał Kyrlow na podwyższenie wyniku. No i skończyła się ta akcja. Przejęli goście Szałachowski. Okrzykuje tu trener miejscowych Bławacki. Mieli dobrą sytuację na przypieczętowanie wyniku gospodarze. Rozpoczęła się 90. minuta spotkania. Za chwilkę być może ujrzymy, ile arbiter główny Adrian Pukas przedłuży ten pojedynek, o ile minut. Rozpoczyna Karol Krawczyk. No i teraz ładna piłka. Lasota. Lasota jest polu karnym. Wybija jeszcze dobitka. Blokowany strzał Kurzępy. Był tam jeszcze Szuta. Nic nie udało się skierować gospodarzom, skierować tej piłki do siatki gości. Szukuje się kolejna zmiana w Tomasowi. Przygotowany do wejścia z numerem 17 Wiktor Dźwierzyński. Arbiter główny Adrian Pukas przedłużył to spotkanie o 2 minuty, a więc jeszcze 120 sekund nadziei dla Górnika, dla DZF Górnika Łęczna, ale chyba nic już tu gospodarzom nie odbierze zwycięstwa i 3 punktów. Walka w środku pola, kto przejmie? No i piłka trafi do Paduka. Paduk. Prawą stroną w pole karne. Uderzył po dalszym słupku, ale ostry kąt. No i nie trafił w światło bramki. Teraz zmiana. Na boisko wchodzi z numerem 17 Wiktor Dźwierzyński. Siódma zmiana u gospodarzy. A plac gry opuścił kapitan miejscowych, grający z numerem 18 Damian Szuta. Także kompletu 7 zmian dokonał trener Tomasowi Bogdan Bławacki. A drużyna, podsumowując to spotkanie, drużyna gospodarzy bardzo dobrze uświetniła obchody stulecia klubu, wygrywając tutaj na inaugurację po 2-letniej przerwie na tym obiekcie. Wygrywają z Górnikiem Długim Łęczna, zapisują 3 punkty na swoim koncie. Mecz, który, jak już wspominałem kilkukrotnie, rozpoczął obchody stulecia klubu. I jeszcze gospodarze, może na koniec jeszcze 3 bramkę zdobędą. Uderzenie z prawej nogi, no przepiękny rajd i bramka Oskara Lasoty w 92 minucie spotkania. Oskar Lasota wyprowadza swój zespół Tomasowie na prowadzenie 3-0.
Tak jak wspomniałem, piękne podsumowanie tej inauguracji na tym nowoczesnym, zmodernizowanym stadionie przez Tomasowie. Wygrywają z Górnikiem Długiej Łęczna 3-0, dopisują 3 punkty i dobrze rozpoczynają obchody stulecia klubu. Gratulujemy piłkarzom Tomasowi drugiego zwycięstwa z rzędu. Tydzień temu wygrali na wyjeździe 5-0, a dzisiaj właśnie w tym momencie Adrian Pukas, arbiter główny, zakończył to spotkanie i dzisiaj Tomasowia, Tomaszów Lubelski w meczu 9. kolejki wygrywa z Górnikiem Długiej Łęczna 3-0, dopisuje kolejne 3 punkty na swoje konto i mają już ich 11, przesuwają się w górę ligowej tabeli. Dziękujemy Państwu za bycie dzisiaj z nami na tej relacji, na tym przepięknym, nowoczesnym, zmodernizowanym stadionie Tomasowi Tomaszów Lubelski. Byli z Państwem ekspert od spraw piłki nożnej Michał Domański, komentujący to spotkanie Piotr Kołodziej, a nad realizacją całości dzisiejszego materiału czuwał redaktor naczelny Radosław Brzyski. My dziękujemy sponsorowi miastu Tomaszów Lubelski za możliwość udostępnienia nam dzisiejszej relacji, a także przede wszystkim dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasowi, a panu Mirosławowi Fusowi. Dziękujemy Mirku i gratulacje dla twojego zespołu, dla drużyny Tomasowi Tomaszów Lubelski, która wygrywa 3-0. Posłuchajmy jeszcze We Are The Champions na cześć zespołu Tomasowi.